Przed nami kolejny uczestnik wyzwań budowania draftów. Panie i panowie, przed państwem. Eksu. Cześć, Kordel. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Troszeczkę się zestresowałem, bo nigdy jeszcze nie występowałem przed publiką, ale mam nadzieję, że pójdzie mi dobrze. Ze mną jest moja dziewczyna Natalia i moi rodzice i na ten występ... No, zbierałem się trochę, ale myślę, że będzie dobrze. No, słuchajcie, tutaj wielkie emocje zawsze są gwarantowane. Presja na człowieku jest niesamowita, bo taka okazja zdarza się raz w życiu, prawda? To prawda. Warto też dodać, że dzisiejszym partnerem odcinka jest Monty Snack. Be right back, oczywiście, słuchajcie. Nexio, powiedz mi. Słucham cię. Czy jesteś gotowy, żebym przeczytał tobie i widzom to, co będzie się działo w rundzie pierwszej dzisiejszego odcinka? Słuchaj, urodziłem się gotów. Super. Także przypominam, że każda runda trwa 4 minuty, a my mamy w ciągu tych 4 minut wykonać 10 wyzwań, które są następujące. Mamy znaleźć w całym drafcie 4 zawodników z Belgii, zawodnika Team of the Year, Argentyńczyka z La Ligi, 2 karty zmiennokształtne, 3 karty 93 tempa lub więcej, tylko czerwone połączenia. To jest całkiem ciekawa nowa opcja. Chodzi o to, że po zakończonym drafcie musimy mieć jedną kartę w głównym składzie, która nie ma ani jednego zielonego, ani pomarańczowego połączenia. Trzeba wymyślić, jak to zrobić, jakiej formacji wtedy użyć, to będzie bardzo ważne. Kolejny punkt, 7, to 4 bramkarzy. Potem są 2 karty, 89 overalla, dokładnie 89 overalla, musimy mieć 2 takie w składzie. Ikona nie prime moment, to jest bardzo ważne. 80 zgrania lub więcej i oczywiście punkt, jeżeli skończy się przed czasem. Przypominam, słuchajcie, że draft zakończony liczy się wtedy, kiedy wybierzemy ostatnią kartę. Potem nie możemy już nic zmieniać. Więc jeżeli ktoś nie ma do tamtego czasu zgrania albo nie będzie miał czerwonych połączeń, niestety punktu nie otrzymuje. Niestety nie. Nexium zadecydował, jako że miał wybór, że ja pójdę pierwszy. To już chyba jest naszą tradycją, że zawsze ja zaczynam, ale oczywiście ja zacznę potem Nexium, a w drugiej rundzie Nexium zacznie, a ja będę kończył draft. Jeżeli nic się nie rozwiąże wtedy, no to będziemy mieli dogrywkę, ale o tym powiemy więcej, jeżeli to nastąpi. Dobra, moi drodzy, ja już jestem gotowy. Nexium, czy ty jesteś gotowy, żeby zrobić sobie przerwę i poglądać? Jak najbardziej, ja jestem gotowy, mam ustawiony stoper 4 minuty, wszystko jest elegancko. Proszę bardzo, proszę, słuchajcie, oczywiście start to jest tak i ja gram na offline, więc będę musiał wybrać, no ale nieważne. Lecimy, gotowi. 3, 2, 1, start, poszło. No i zobaczmy, co tutaj, no amator, wiadomo, będziemy sobie lecieć. Formacja, 3, 4, 2, 1, może nie. Kuba, 4, zostały 2. Ci jeszcze 3 minuty, 50 sekund. Oj, dzięki, że mi teraz przypominasz. Dobra, słuchajcie, lecimy. Zawodnik z La Ligi, to nie, 4 zawodników, 89, też nikogo nie mam. 4 bramkarzy, no nie mam nikogo. Wow, 90 tempa, bardzo posypało, dobrze widzę tutaj, no to ciekawe, ciekawe. Czy ja mam ci podpowiadać, okay, czy nie? Nie musisz, możesz komentować od czasu do czasu. A ominąłeś Belga. O Jezu, jak jestem głupi, nieważne. No i właśnie tak to wygląda. 4 bramkarze, karta 89 overalla, nie mam ikona prime moments. Nie, ale dobra, bierzemy go, żeby było zgranie. Zawodnik, karta Team of the Year, nie mam Belga, nie ma zawodnik. O, czekaj, La Liga? O, jest! Argentyńczyk z La Liga! Nikt tego nie myślał, że tak to wyjdzie, ale jest idealnie. Karta zmiennokształtna, nie, 80. Ktoś ma tempo tu jakieś dobre? Niestety nie. Belga nie ma, zmiennokształtnego nie ma, 80 zgrania robimy. Dobra, to niech będzie on przynajmniej na razie. Wow! Oje, same wybory jakieś potrzebne tutaj. No, karta Toty oczywiście nie. 89 overalla ktoś? Nie! Bramkarza też nie mam, ale to jest oczywiste, że nie ma bramkarza. Czerwone połączenia musimy później zrobić. Stevie G! Stevie G, ty masz tempa? Nie masz tempa. Wow, nie masz... No, okej, okay, słuchajcie. Jest średnio, jest mocno średnio. Kurczę, ale tu nawet naprawdę nie mam jak 3 karty powyżej 93 tempa. No nie, no nie masz. No, no nie mam tempa, kartę Belga też nie mam. Ale masz kartę 89, równo. O, dzięki, dzięki za pomoc, bardzo doceniam. Przynajmniej tyle. 89 nie mam, Belga nie mam. Karta zmiennokształtna nie ma żadnego, Argentyńczyka to już zrobiłem. Dobra, musimy na razie tak lecieć. Pierwszy bramkarz, wiadomo, ale może być 89 i to są 2 karty 89, pewnie jakiegoś Belga ominąłem, trudno. Tutaj Belga też nie ma. No nie. Ale jego możemy zrobić jako czerwone połączenie, jeżeli wybierzemy z Rumunii kartę, o. Tylko musimy go potem usunąć z ikony. Tutaj tempo, o, zmiennokształtny jeden, dobra, mamy tak, dobra. I teraz ich mamy, zgranie już jest, więc jak zrobimy tak i zrobimy tak, to zgranie jest i przy okazji on ma tylko czerwone połączenia. Fenomenalnie, dobra. Bramkarza, robimy drugiego bramkarza, bo już tutaj na pewno będzie. Belga nie ma żadnego. Ile mi zostało czasu? Minuta... No, minuta 27. Źle idzie, słuchajcie, dzisiaj nie czuję tego w ogóle. Belga, nie mam żadnych Belgów, żadni Belgowie mi się nie wyświetlają, co jest?
Zmiennokształtny po raz kolejny i bo minąłeś jednego i teraz cię kara. Tak, tak jest. Dobra, karty wysoko 96 manę, okej, mamy 3 karty 93 tempa powyżej, Overmars. I mam Belga akurat, kurde. No to teraz masz wybór, czy Belg, czy... Dobra, ale... spróbuję tak zrobić, bo wierzę, że jeszcze będę miał szybkich Belgów. Ale może mnie to pokarać. 93, 94, dobra, czyli mamy manę, mamy tego tempo, mamy 92, tam tempa chyba nikt nie ma inny. Tutaj Belga nie ma. Prime Moments, no nie, nie będzie tutaj chyba, same Prime Momenty teraz wypadają. Dobra, tutaj na pewno tempo się... Nie ma tempa żadnego. Ja sobie ze mnie... Dobra, bramkarz jest, okej, mam trzech bramka... Cztery, a nie, trzech masz? Mam trzech na razie tylko. Eden Hazard ma, mamy Belga. Czy jestem w stanie to zrobić? Czy jestem w stanie dwóch Belgów jeszcze? Dwóch Belgów mam 25 jeszcze. Sekund, dobra, bramkarz, na pewno, dobra. To masz dwóch Belgów. Dwóch Belgów, Belgów. No nie, i koniec. Nie ma, nie ma, nie ma. 96, ale... 5 tempa, żeby zrobić to. I jeszcze, żeby skończyć przed czasem. I 15 sekund. Messiego. Coś tu mogę jeszcze zrobić takiego? 80 10 sekund. Mam. Dobra, słuchajcie, koniec. 80 jest, oczywiście zgrania, zdążyłem przed czasem, zaraz mi tu zacznie migać. No dobra, słuchajcie, dajcie nam chwilę, ja to policzę i zobaczmy, ile punktów udało mi się tutaj zgarnąć. Dobra, moi drodzy, wyszło na to, że udało mi się zbierać 8 punktów. Na 10, no oczywiście tam był jeszcze punkt za skończenie przed czasem. Nie jest źle, 4 zawodników z Belgii zepsułem. To moim zdaniem mogłem jakoś zrobić, gdyby nie moja nieuważność w całej tej sytuacji. Zawodnika tutaj nawet nie miałem i ikony Prime Moments nawet nie miałem, więc tego nawet fizycznie nie dało się zrobić w tym drafcie. 8 punktów nie jest źle. Nexioma zaraz zobaczymy, jak sobie poradzi, także przygotowujemy Nexioma i zaraz ruszamy. Jako że mieliśmy lekkie problemy z SharePlay, to niestety nie będę widział jego ekranu, ale spoko, zrobię sobie akurat teraz małą przerwę, zjem sobie montę, a Nexiom, no ty musisz sobie poradzić w pierwszej rundzie, ja zrobiłem 8 punktów, tobie, no życzę ci powodzenia, bo początkowo zawsze jest delikatnie, nie wiadomo o co chodzi, w drugiej rundzie już ci powodzenia życzyć nie będę, mam nadzieję, że rozumiesz. Ja rozumiem, zatem rozpoczynamy tę pyszną zabawę za 3, 2, 1. Poszło, 4 minuty masz na zrobienie, tak zrobienie draftu. Dobrze, proszę bardzo. Bardzo często zaczynamy. Zdarza się, że mogę opowiedzieć ci historię, na przykład o paru Francuzach i Hiszpanach, którzy brali udział. Czterech zawodników Belgii, zawodnik Toty i tak dalej. Spokojnie, teraz trzeba tylko i wyłącznie... Oj, mamy od razu pierwszego Belga, bardzo dobrze. Mamy trzech obrońców, to jakby jeszcze wleciał do Allerwerda na przykład Vertonghen, to by było w ogóle idealnie. Nie jest idealnie. Teraz kogo my tutaj mamy? Nie mamy nikogo. Dobra, nie ma co się nad tym zastanawiać zbytnie. Zbędnie. Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, mamy shapeshiftera, mamy kartę 89 punktów overalla. Teraz pytanie, dwie karty 89 i dwie karty shapeshifter. Słuchajcie, pójdziemy tak, że weźmiemy sobie na razie shapeshiftera. Mam wrażenie, że będą nieco bardziej rzadko aniżeli karty 89 punktów overalla. Teraz jest trochę lipa. Tak mi się przynajmniej wydaje, że jest lipa. Chwila, co ja tutaj jeszcze mam? Tylko czerwone połączenia, czterech bramkarzy, dwie karty. To jest to. Nie. Dobra, mniejsza z tym. Nie ma co się nad tym skupiać tutaj zbytnio. Ile ja mam jeszcze czasu? 3 minuty, Chrystek! Gdzie zniknęła jedna minuta? To jest niepojęte. Następna karta. 80... nie ma. Dlaczego tutaj nie ma tych kart, które ja potrzebuję? Dlaczego? Jak do tego doszło? Nie wiem i nikt nie wie. Jeszcze... Dobra, jest shapeshifter. Następny. Dobra, czyli mam dwie karty shapeshifter odhaczone. Muszę sobie zapamiętać, żeby to było odhaczone. Pamiętam Argentyńczyków z La Ligi. Pamiętam Argentyńczyków z La Ligi. Mam na całe szczęście teraz kartę 96 punktów overalla i to jest Argentyńczyk z La Ligi. Mam też kartę... Nie, ja wezmę sobie Douglasa Costę, bo to jest karta, która ma 89 punktów overalla, a dodatkowo ma jeszcze 96 punktów tempa, więc teraz jeszcze tylko jedna karta 89, jedna karta 89, jedna karta 89, to nie jest karta 89, ale to jest Sadio Mane, który ma 94 punkty tempa, bardzo dobrze. Dobra, bierzemy sobie kolejną kartę. I teraz karta 89, nie, to nie jest karta 89, ale mam Iniakiego Williamsa, więc mam już karty z 93 tempa też już odhaczone. Mam Argentyńczyka, czyli Messiego i fantastycznie. Dobra, teraz jeszcze bramkarz, może zawodnik Toty, dawać, Alissona, Alisson, jest Alisson, mamy zawodnika. Serio? Toty, idealnie, Toty? Tak jest, Toty, yeah. Alisson, przepięknie moi drodzy, dobra, i teraz lecimy, co ja tutaj jeszcze muszę, Argentyńczyk z Ligi, mam czterech zawodników Belgii, cholera jasna, to nie będzie łatwe do zrobienia. Dwie karty zmiennokształtnych, trzy karty powyżej 39 tempa, tylko czerwone połączenia, cztery bramkarze, dwie karty 89. Dobra, Zanetti, ciebie wezmę, nie wiem dlaczego cię wziąłem, ale ciebie wezmę. 89, nie mam też Belgów. Ile ja mam mieć zgrania? 80, tak? Pamiętaj, że przed wyborem ostatniej karty musisz mieć 80 zgrania i tylko czerwone połączenia w składzie.
Tylko czerwone znaczy, połączenia. W jednym zawodniku, nie? Tak, to wiem. Dobrze, spokojnie, ja to jakoś ogarnę, jakoś pokrętną drogą, zaraz to zrobię. Ile mam jeszcze czasu? Minuta 20, Chryste, nie zrobię minuta 20. Tego. Nie zrobię tego, absolutnie tego nie zrobię. Dobra, Rodrigo, nie wiem dlaczego ciebie wziąłem, ale wziąłem ciebie, bo wyglądasz jakoś tak interesująco. Dlaczego mi nie dacie ich? O, jest kolejna karta Toty, zarypiście, ale może byście jednak mi dali na przykład jakiegoś Belga, bo za dwie Kevin karty Toty, za dwie karty Toty to ja nie mam tutaj. Nie, no to jest masakra, to jest jakaś masakra, tak być nie może. 57 sekund do końca, jeszcze raz, ale ja wszystko ominam. Dobra, mam kartę 89 i też 93 tempa, dobra, lecimy dalej. Pamiętaj czterech bramkarzy. Czterech bramkarzy, to już na pewno tego nie będę miał, to już wiem teraz w tym momencie. I na pewno też nie będę miał Belgów, to też już wiem teraz w tym momencie. Dobra, lecimy cały czas dalej, żeby to spróbować skończyć jeszcze przed czasem, żeby mieć te dodatkowe punkty, żeby to jakoś ustawić. Dobra, mamy jednego Belga, ale nawet nie będę miał bramkarzy, nie będę miał ani bramkarzy, ani Belgów, to już jest pewne. Chociaż mam dwóch Belgów w sumie, to może jeszcze będę miał tych Belgów. Nie wiem, nie mam. 28 sekund. 28 sekund, tak jest, wszystko jest czas, świetnie. Po 80 zgrania. Po co ja czekam, żeby mi się to pokazywało? Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze raz, czy tutaj jest ktoś z Belgii? Tutaj nie ma nikogo z Belgii, co to ma być w ogóle? Jeszcze raz. Dobra, słuchajcie, mamy podsumowanie. Warto tutaj dodać, że Nexium zakończył draft przed czasem, ponieważ wybrał ostatnią kartę, natomiast potem robił czerwone połączenie, no którego nie możemy już uznać, bo draft kończymy właśnie z wybraniem ostatniej karty. Tak czy inaczej, co ale zrobiłeś? Ale amatorka z mojej strony, wystarczyło zamienić jedną kartę i wtedy by to było, ale no to jest, moi drodzy, brak tego obycia się nie, tego nie widać, nie? Jeżeli masz 30 sekund na karku, nie? Dokładnie. Tak jest, dobra, udało ci się zrobić zawodnika Toty, zrobić Arketyczyka z La Ligi, miałeś dwie karty zmiennokształtne, miałeś trzy karty powyżej 93 tempa, miałeś dwie karty 89 overalla, no i właśnie skończyłeś przed czasem, to się udało zrobić, to jest 6 punktów, no i to powiem tak, wszystko może zdarzyć się w drugiej rundzie. Ja szczególnie... nie jestem pocieszony, absolutnie. No, nie dziwię się, ale wiesz, zawsze może pójść lepiej, w drugiej rundzie, pamiętaj. No właśnie, co się wydarzy w drugiej rundzie? Mamy 5 zawodników z Niemiec, kartę Headliners, 4 zwykłe karty Rare, zwykłe złote świecące się, takie muszą być, 4. Francuz z Premier League, 2 zawodników Chelsea, Londyn, zawodnik 90 fizyczności lub więcej, 3 zawodników 82 overalla, Polak, Rodak, klasyka, zawodnik 5x5, 85 zgrania lub więcej i co najważniejsze w tej rundzie, każda karta ikona Prime Moments to jest dodatkowy punkt zliczany do ogólnego rozrachunku. No i oczywiście jeden punkt za skończenie przed czasem, przypominam, ostatnia karta oznacza zakończenie draftu. Nexium, jako że ja zaczynam pierwszą rundę, ty będziesz zaczynał drugą rundę, czy jesteś gotowy? Słuchaj, ja czuję, że teraz jak nabyłem troszeczkę więcej doświadczenia i obycia, ta pierwsza runda była tylko i wyłącznie taka testowa, teraz będzie tak po prostu lepiej, teraz będzie dużo lepiej, super. Ja to wiem. No to ja co, to wiem. Startujemy? Tak, raz, dwa, trzy, start. I poszło, 4 minuty poszły, zobaczymy co Nexiumowi uda się zrobić. Nadal nie spojrzałem dokładnie co ja tutaj mam właściwie mieć, 5 zawodników z Niemiec, karta Headliners i tak dalej. Dobra, mam ikonę Prime Moments i tyle, Francuz Premier League, 4 zwykłe... Jak pojawia się karta Prime Moments, no to praktycznie zawsze trzeba wybrać. Dwóch zawodników, dobra, Boże, ja zapomniałem teraz, ale już teraz przerąbałem, nie przeczytałem kompletnie sobie tak dokładnie, nie skupiłem się na tym co mówiłeś i teraz jest dupa, jest beznadziejnie. Polak Rodak, zawodnik 5x5, okej, okay, fantastycznie i kogo ja tutaj, ale jest to na siebie zły, co ja zrobiłem, dobra, mniejsza z tym, jeszcze raz. 5 zawodników z Niemiec, to nie jest 5 zawodników z Niemiec, nie masz żadnej fizyczności, nie jesteś Polakiem Rodakiem, ani z tych rzeczy, nie jesteś też londyńskiej Chelsea, więc trudno, no sayonara, Roma, adios, Roma, czy jakoś tak, jest kolejna karta Prime Moments, fantastycznie, ja sobie kartami Prime Moments zrobię po prostu 3 punkty i tyle. Mówisz? I tak będzie cudownie. 90 to też na pewno overall, znaczy... Nie ma nikogo, to... dlaczego już minęła minuta? Jeszcze raz, Niemiec, nie ma nikogo z Niemiec, 3 zawodników, 82 punkty overalla, tutaj też nie ma nikogo, 82 punkty overalla, ale ja tutaj ominąłem te karty. I już ludzie w komentarzach po prostu już mnie chcą zamordować, na pal nabić. Ile ja mam mieć to fizyczności? Prawda. Ile oni mają? 90 fizyczności? No jakim cudem Van Dijk nie ma tyle fizyczności? Przecież co ty w ogóle za wymagania ustawiłeś, człowieku? Pijany! Ale jedna karta tylko. Jedna karta 90 fizyczności. Więc. 90 fizyczności, jedna karta. Ile ja mam mieć dokładnie overalla? Jezus Maria, nie. Ja to jest w ogóle jakiś dramat. Ja tego nie jestem w stanie przeliczyć. Ja tego nie jestem w stanie zliczyć. Nie popatrzyłem na te karty. Nie zapisałem sobie tego jakoś w mózgu. I teraz cierpię przez to. Ty nie jesteś Niemcem, jesteś z Ligi Niemieckiej, ale nie jesteś Niemcem. 2 minuty 20 do końca, dramat. Dobra, bramkarz, ale teraz jak mało ikon Prime w ogóle, dlaczego? Dlaczego tak mało? Nie rozumiem, kompletnie. Dobrze, lecimy na ławkę rezerwowych. Pierwsza karta z ławki rezerwowych to jest też bramkarz i to jest bramkarz, który jest Niemcem. Dobra, mamy Niemca, ilu mam mieć Niemców? Mam 5 zawodników z Niemiec, kuźwa, jak dużo Niemców. Kolejny Niemiec, tutaj będzie Niemiec, to nie jest Niemiec. Dlaczego wybrałem te karty? To był misklik, jeszcze raz, dobrze, trudno. Kolejna karta. 4 zwykłe karty rare też mogą być. 4 zwykłe karty rare? To niestety nie, to mam tylko
tylko jedną zwykłą kartę rare. No to tak na przyszłość. Francuz z Premier League. O, to ominąłem. To ominąłem kompletnie, że to ma być. Na tym się nie skupiłem. To niedobrze, że się na tym nie skupiłem. Dobra, ile czasu do końca? Minuta 40. Świetnie. Dobra, Francuz z Premier League. Francuz z Premier League, mówisz. Tu nie jest nikt Francuzem z Premier League. Dlaczego miałem tylko dwie ikony? Dlaczego tak mało? Halo! Przed chwilą ich sypało po prostu na lewo i prawo i nie mam żadnego Polaka rodaka, nie ma niczego. Trzech zawodników. Jest Polak rodak! Alleluja! Dobra, mamy Polaka rodaka, jest Robert Lewandowski. Kolejna karta to będzie kto? Kto będzie kto? Kto będzie kto? Nie, to nie będziesz ty. Trzech zawodników, 82 overall, trzech zawodników fizyczności lub więcej. Jest fizyczność więcej, N'Golo Kante. Mam fizyczność. No i dobra. Chelsea zawodnik i Francuz Premier League. Francuz Premier League i Chelsea. O mój Boże, dobra. Mbappé. Mbappé ma 4 na 5. Nie, dlaczego? Panie Mbappé, dlaczego nie jesteś wersją urodzinową? Faktycznie, przecież mam go u siebie w składzie. Dlaczego, nad czym ja się w ogóle zastanawiam? Harry Kane, nie, tutaj też nic nie działa. Dobra, teraz ustalmy zgranie. Ile ja mam mieć zgrania? 85 lub więcej. 85 lub więcej. No to ustalmy sobie po prostu zgranie i Elo 5, żeby tutaj było ładne zgranie. Wszystkie zróbmy karty to. Wybrałeś? Nie. Specjalnie sobie zostawiłem okay. Jedną, spokojnie. A, proszę bardzo. Spokojnie. Ile mam mieć zgrania? 85, tak? Tak jest. 80... Polecam używać ikon Prime Moments. No fajnie, tylko że mam tylko dwie, więc to tak średnio mi coś tutaj daje. O Jezus teraz, Maria. Co się dzieje? O Jezus Maria. 25 sekund. Ale odwalam inbę po prostu, to jest hit, to co się tutaj dzieje, przecież to jest niepoważne. Mbappé, N'Golo Kanté, da się jakoś tak połączyć? Nie bardzo! 9 nie. Sekund, 8, wybieraj ostatnią kartę, jeżeli chcesz mieć dodatkowy punkt. Dobra, kij, to wybieram ostatnią kartę, bang, 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 wybrałem, to była, tam była ikona, ominąłem ikonę. Dobra, moi drodzy, Nexium skończył, także trzeba to podliczyć, Nexium. Stary, nawet... Nie zaczynaj! Ja się boję wchodzić w strefę komentarzy, bo ja przeczytać. Ja sam wiem, że ja po prostu odwaliłem tam taką inbę, że głowa mała, ale w komentarzach oni się skupią na każdym momencie, gdy ja odwalam inbę. No zobaczymy. 5 zawodników z Niemiec masz? Nie, chyba nie miałeś. No, nie bardzo. Karta headliners? Nie denerwuj mnie. 4 zwykłe karty RR? Słuchaj, 40 tych kart tam miałem. Dobra. Francuz z Premier League mówi, że masz Kante. Czy miałeś Kante. Drugiego zawodnika z Chelsea? Niestety nie, tylko N'Golo Kante. Ale miał też 90 o fizyczności, prawda? No, to jest prawda. No okej, okay, więc nie jest źle. Trzech zawodników 82 overalla tam nie miałeś z tego, co mówiłeś? No, bardzo bym chciał, ale nie. Nie. Polak rodak? Lewandowski. Robert Lewandowski. 5 na 5. Nie masz... Niestety nie. 85 zgrania lub więcej. Nie denerwuj mnie. Ale skończyłeś przed czasem, no i miałeś dwie ikony Prime Moment, co daje w sumie 7 punktów na twoim koncie. Tych ikon jest tak surrealistycznie teraz mało, że szok. Zawsze nie podoba mi się to. No to prawda, czasem są drafty, że nie ma ani jednej albo jedna, a czasem jest stary, tego troszeczkę jestem w stanie założyć się o usunięcie kanału, kto ma, nie ma racji, ten usuwa kanał, że w twoim drafcie następnym będziesz miał więcej kart ikon Prime Moments. Na 100%. A ile ty miałeś? Dwie, tak? Dwie, tak. Jest, no zobaczymy. Zobaczymy. No dobra. Tak czy inaczej, słuchajcie, przechodzimy do mojego draftu i zobaczmy, co się stanie. Panie Jacob, czy pan jesteś tak. Gotowy na drugą rundę? Jestem gotowy na drugą rundę, słuchajcie, już mam nastawione, jestem znowu w drafcie offline. Trafiłem przy tą draftu, więc trzeba wykorzystać 4 minuty. No to co, Nexium odliczysz? Tak jest. 3, 2, 1, start! Poszedł czas, dobra. 4 minuty. I pamiętaj, Kuba, tylko amatorka. Się skup na tym, żeby nie popełnić żadnych głupich błędów. Pamiętaj o tak tym. Tak jest. Realizuj wiem, sobie 3, konsekwentnie 4, cele. Co mamy zrobić? Niemiec? Nie. Headliners nie ma. Zwykłe karty RR, to też nam się przyda, wiadomo. Fizyczność. Czy ktoś tutaj świeci fizycznością? Nie za bardzo. A to dajmy sobie. Nie, Ronaldo nie biorę, bo on może mieć fajne karty inne. Dobra, lecimy dalej. O! Garincha, od razu 5 na 5 robimy, nie? A, nie jest na 5 na 5? Bardzo dobrze, ajaj, bardzo dobrze. Niedobrze. O! Nie będę się Halo! Zastanawiał. Nie będę się zastanawiał. To jeszcze jedna ikona Prime Moments? Tak jest, słuchajcie. Lecimy tutaj z tym koksem. Dobra, tu już musimy się zastanowić. O, Chelsea. Kto by się spodziewał? To bierzemy Chelsea, no bo warto mieć Chelsea w składzie, wiadomo. Zwykłe karty rare. Okej, okay, potrzebujemy kogoś, kto będzie miał fizyczność, ale zwykła karta... A nie, Jezu, to jest non-rare, jak jestem głupi. Nieważne. Okej. Tutaj Niemców. Możemy Niemca zabrać. Możemy zabrać Niemca, a co? Musimy ich mieć i tak pięciu, więc czemu nie?
Virgil van Dijk. On fizyczność ma chyba, nie? Chyba. On fizyczność ma. Pewny nie jestem, ale chyba ma. Tak, tak, ma fizyczność. Co tu jeszcze możemy... Ile Francuzów? Fajnie. Totalnie Francuz Premier League? Też nie. Niemców też nie. Karta Headliners nie. Zgranie później robimy 5 na 5. Nie. 82. A czy jakieś 82 tutaj mam już? O, mam Mason Mount. Proszę bardzo, jaki tutaj wariat. Dobra, kogo mam tam znaleźć? Headliners, a nadal nie mam. Kyle Walker. Ale to były piękne chwile, Walker, gdy mi się pojawiłeś w wersji Headliners, a ja cię nie wybrałem. Tak, o, tutaj mamy fajnie, bo to jest rare. Kogo możemy tu wybrać? Ter Stegen, no nie pasuje w ogóle, Alisson pewnie, nie? No Alissona wybierzemy. Dobra, mamy tak, 95 zgrania, więc o zgranie już nie muszę się martwić. Ter Stegen jest Niemcem. Ter Stegen był Niemcem i to zawaliłem. Dobra, to teraz Niemców robimy chyba i karty Headliners i zwykłe karty rare. To nie jest nam potrzebne. Zwykła karta rare. Ja w ogóle... Mamy raz, dwa, trzy. O, Gattuso nad nim. Przy zwykłej karcie rare myślałem, że chodzi o karty non-rare. Dlatego napisałem dużymi literami rare. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć już mam, więc to już jest zrobione. Dobra, Niemcy. Niemcy teraz. Niemców nie ma, ale jest karta Headliners, której Nexon by nie zauważył. Jest to... Jezu, o, no, Lehmann jest... Ile? Halo, jest... ile? Ile? Ja miałem dwie jest na cały draft. Niemiec, dobra. O, chciałem kliknąć Hazarda. Ale masz nawet do wyboru, tutaj... masz nawet do wyboru, kurde, Ozil i Sané, nie? Tak jest, tutaj nikt nam raczej nie pasuje. Ile nam zostało czasu? Minuta 16, jeszcze dużo. Stary, dobra, masz... mamy tak. Raz, dwa, trzy, czyli jeszcze dwóch Niemców. Czy damy radę to zrobić? I 5 na 5. O, nie mam żadnego 5 na 5. O, to już tego nie zrobię. O, damn, zapomniałem o tym. Ajajaj. No dobra, trudno. Tutaj ten Niemca nie mam żadnego. Chelsea? Mm-mm. Tutaj, no chyba, że tutaj był jakiś pomocnik 5 na 5? O, wow. No, wydaje mi się, że chyba nie. Chyba nie. Ja fizyczność mam 82 overalla. W ogóle o tym zapomniałem, damn. O, ale okej. Okay. Zajeb. Okej, okay, ile mam raz? Dwa? Masz mieć... Trzech, dobra, okej. Okay. Trzech, tak ile jest. Mam jeszcze? Dobra, czyli masz mam jeszcze jedną 30 kartę. Sekund. Chelsea, David Luiz? Nie ma. Nie ma, dobra, to jeszcze, kto jest Chelsea? Kepa? Mam 27 sekund, czy ja Kepa, albo Willy Caballero. Albo Willy też może być, Polaka Rodaka nie mam, no dobra, zobaczmy. Szczęsny na przykład. Albo i nie. Albo i nie, no trudno, kończymy przed czasem, ale i tak wydaje mi się, że całkiem nieźle, ikony mi trochę pomogły, poszło pewno, całkiem nieźle. Na pewno lepiej niż ja. Dobra, słuchajcie, dajcie na chwilę, podliczymy to i wrócę do was z wynikami. No dobra, słuchajcie, policzyliśmy i wyszło tak, że nie udało się zrobić Niemców, nie udało się zrobić dwóch zawodników Chelsea, nie udało się zrobić Polaka Rodaka i zawodnika 5 na 5, natomiast bardzo mocno posypało mi ikonami Prime, bo miałem ich aż 5. Prime Moments oczywiście, za który za każdym był punkt, co w sumie dało mi 12 punktów, więc w sensie, nie ty jest nie musiałeś niczego robić, wystarczyło, że wybrałeś ikony Prime i elo. To prawda akurat, to prawda. Chociaż nie, bo jakbym tylko nie zrobiłbym żadnego zadania, tylko ikony Prime Moments, to byłby remis, tak czy inaczej, remisu nie ma, bo udało mi się wygrać. Nexon na pewno nie jest zadowolony ze swoich wszystkich wyborów, ale tak to właśnie jest, słuchajcie, presja 4 minut, to się może wydawać, ale naprawdę zaczyna się wszystko mieszać, czytacie, więc to wcale takie proste nie jest. Prawda, Nexon? Prawda. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za uwagę, oczywiście link na dole do Nexioma macie, klikajcie, subskrybujcie, oglądajcie, bo materiały pojawiają się codziennie, mylę się? Nie mylisz się, pojawiają się codziennie. Oglądam, polecam, także trzymajcie się wszyscy na razie, dziękuję ci Nexion jeszcze raz za grę. Ja dziękuję również, ja muszę poczytać sobie, nie wiem, jakaś nauka, korepetycje z czytania ze zrozumieniem. To już zostawiam w twoich własnych objęciach. Nie no, to klasa 1-3 podstawówka ponoć, nie? Moja mama uczy, więc idealnie. A teraz idealnie. Lekcje online, więc możesz się dołączyć po cichu do jakiejś, nikt się nie zorientuje. Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się i na razie. Cześć.